bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Sześć uchwał podjętych na poprzedniej sesji dotyczyło wyrażenia zgody na udział powiatu mińskiego w realizacji projektów. Pierwsza z tych sześciu uchwał projektu Program Rozwojowy Szkół w Powiecie Mińskim w ramach 9 priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych imienia księdza Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim. Druga uchwała z tego pakietu dotyczyła projektu Dziś Edukacja, Jutro Lepsza Przyszłość, również w ramach 9 priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. I ten projekt byłby realizowany przez Centrum Edukacji Językowej i Artystycznej Maksima i skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół imienia Marii Skłodowskiej Kielich w Mińsku Mazowieckim. Kolejna uchwała dotyczyła realizacji projektu Technik Logistyk Dobry Zawód Pewna Przyszłość. Ten projekt był realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Następna uchwała dotyczyła projektu Belgique LA for the Climate w ramach programu Comenius, partnerskie projekty szkół uczenia się przez całe życie. Ten projekt byłby realizowany przez Zespole Szkół nr 1 imienia Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Kolejna uchwała dotyczyła projektu Działanie poza schematem jako szansa na lepszy start w ramach 9 priorytetu programu operacyjnego. I również ten projekt byłby realizowany w Zespole Szkół nr 1 imienia Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. I ostatnia uchwała w tym pakiecie dotyczyła projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu. Ten projekt byłby realizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza w partnerstwie z powiatem mińskim dla pięciu szkół, zespołów szkół, których prowadzone jest kształcenie zawodowe. Wszystkie te uchwały przekazaliśmy do realizacji Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Promocji. 11 uchwałą, która została podjęta na sesji 27 lutego, to była uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Ta uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i również Marszałkowi Województwa. Takie było wystąpienie. 12 uchwała była to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. Tę uchwałę będzie wykonywał Naczelnik Działu Organizacyjno-Społecznego w Starostwie Powiatowym. Kolejna uchwała dotyczyła ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego. Tę uchwałę przekazaliśmy pełnomocnikowi Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz przekazaliśmy również do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała 14 podjęta na poprzedniej sesji dotyczyła zaciągnięcia pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną zewnętrzną i kanalizacją deszczową w ramach zadania rozbudowa zespołu szkół specjalnych w Ignacowie. Tę uchwałę przekazaliśmy do realizacji Naczelnikowi Wydziału Inwestycji. Dwie kolejne uchwały dotyczyły budżetu. Pierwsza to była uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu mińskiego na lata 2013-2018. Druga to była uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej powiatu mińskiego na 2013 rok. Obie te uchwały zostały przekazane do realizacji
skarbnikowi powiatu i na podstawie zmian, które Wysoka Rada dokonała w budżecie, zarząd powiatu dokonał stosownych zmian w prawach dochodów i wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych. Zakończenie tego sprawozdania, tradycyjna informacja, wszystkie uchwały, które zostały podjęte na 18 sesji Rady Powiatu Mińskiego, zostały przekazane do wojewody mazowieckiego pana Jacka Kozłowskiego jako organu sprawującego nadzór nad podejmowanymi przez nas uchwałami. Zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast wszystkie te uchwały, które dotyczyły spraw finansowych, przekazaliśmy również Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tyle jeśli chodzi o sprawozdanie starostów z wykonania uchwał Rady Powiatu Mińskiego, które Wysoka Rada podjęła na 18 sesji w dniu 27 lutego 2013 roku. Teraz przedstawię sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Mińskiego w okresie od 28 lutego 2013 roku do dnia 20 marca 2013 roku. W tym okresie zarząd spotykał się, obradował na trzech posiedzeniach. Miało to miejsce 4 marca, 11 marca i 15 marca. Główne tematy, które były przedmiotem obrad zarządu, dotyczyły spraw budżetu, spraw oświatowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Również dotyczyły mienia powiatu, no i jeszcze kilka innych kwestii omawialiśmy, zajmowaliśmy się, o których pozwolę sobie Państwu powiedzieć. Jeśli chodzi o budżet powiatu, to tak jak mówiłem przy sprawozdaniu z wykonania uchwał, w ślad za tymi zmianami, których Wysoka Rada dokonała w budżecie, również my dopasowywaliśmy plany dochodów i wydatków naszych jednostek organizacyjnych, instytucji, które mają środki w naszym budżecie. Ponadto dokonywaliśmy zmian polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu, a także dokonywaliśmy przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej. Proszę Państwa, te zmiany dotyczyły Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Szkół Specjalnych imienia Janiny Borazińskiej w Gnacowie, Domu Dziecka w Palbogach, Domu Pomocy Społecznej Świętego Józefa w Mieni, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim. Jeśli chodzi o sprawy oświatowe, to Zarząd Powiatu na posiedzeniu 4 marca podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia zawodów w naszych szkołach. I tak, jeśli chodzi o technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych, uzgodniono zawód technik organizacji reklamy. W technikum w Zespole Szkół nr 1 imienia Kazimierza Wielkiego zawód technik urządzeń sanitarnych. Również w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim podjęliśmy uchwałę w sprawie uzgodnienia zawodu dekarz, monter systemów rurociągowych. Technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim podjęliśmy uchwałę, aby uzgodnić zawód technologii żywności. Również w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych uzgodniliśmy zawód kucharz. W Zespole Szkół imienia Marii Skłodowskiej w Mińsku Mazowieckim technikum uzgodniliśmy zawód technik technologii chemicznej, natomiast w Zasadniczej Szkole Zawodowej
zawody zagranicz, zawodnik jubiler, drukarz, interoligator, operator urządzeń przemysłu chemicznego, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Jeśli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, to na posiedzeniu w dniu 11 marca zarząd podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2013 roku zadań publicznych. Przypomnę tylko, że w budżecie, który przyjęliśmy w grudniu 2012 roku, w budżecie powiatu na 2013 rok, mieliśmy dla organizacji pozarządowych kwotę 260 tysięcy złotych, w sporcie 100 tysięcy, kultura, sztuka, ochrona, dobro, dziedzictwo narodowe 100 tysięcy złotych, turystyka 10, integracja europejska 10 tysięcy, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne 30 tysięcy, ochrona i promocja zdrowia 10 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o rozstrzygnięcia zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia zarząd, oczywiście to wszystkie we wszystkich obszarach, wszystkich zadaniach, które się dokonano, komisje powołane przez zarząd, o czym Państwa informowałem na poprzednim naszym spotkaniu, komisje opiniowały, rozpatrywały wnioski i zaproponowały zarządowi rozstrzygnięcia i tak zarząd w obszarze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia podjął uchwałę o udzieleniu dotacji jednej organizacji w kwocie 5000 zł. Jeśli chodzi o działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, dotacje dla trzech organizacji w łącznej kwocie 30 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o turystykę i krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży, dotacja dla jednej organizacji w kwocie 2,5 tysiąca złotych. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego 8 organizacji na realizację 14 zadań publicznych otrzymują dotacje w wysokości łączna kwota 94 tysiące złotych. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 10 organizacji na realizację 13 zadań, łączna kwota 100 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o działania w zakresie integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy, jedna organizacja 10 tysięcy złotych. Łącznie do rozdysponowania pozostaje nam jeszcze kwota 18,5 tysiąca złotych. Zarząd tę kwotę będzie prawdopodobnie jeszcze w drodze konkursu drugiego naboru będzie chciał przekazać organizacjom pozarządowym. W tej chwili jesteśmy na etapie podpisywania umów z organizacjami o wsparcie realizacji zadań publicznych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, to właśnie zmiany, które chcemy zaproponować zarówno w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu gmińskiego, jak i w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej powiatu, były powodem, a szczególnie jeden punkt tych zmian, były powodem, że poprosiliśmy pana przewodniczącego, wystąpiliśmy o zwołanie tej sesji nadzwyczajnej. A sprawa, proszę państwa, dotyczy wprowadzenia do naszego planu inwestycyjnego i również wieloletniej prognozy finansowej jednego zadania bardzo ważnego, mianowicie budowy hali sportowej przy gimnazjum i liceum ogólnokształcącym Mińsko-Mazowieckim. Ja Państwa informowałem dwukrotnie o sytuacji, którą
z którą mamy do czynienia. Pierwszy raz mówiłem o tym przy uchwalaniu budżetu. W momencie uchwalania budżetu tego zadania nie proponowaliśmy do wprowadzenia. Natomiast mówiłem o tym, że jeżeli tylko będzie, nie mieliśmy wiedzy, czy będzie ogłoszony program dotyczący Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. I mówiłem również o tym, że w momencie, kiedy taką informację otrzymamy, to będziemy proponowali wprowadzenie tego. Proceduralnie wyglądało to w ten sposób, że dokonaliśmy zgłoszenia tego zadania i w tym do tego programu. I w tym momencie okazało się, że musimy również to zadanie mieć w budżecie. Stąd też, żeby dać sobie szansę, aby mieć możliwość pozyskania nawet 1 000 000 zł, no, powinniśmy dokonać właśnie tej czynności. Proszę Państwa, proponujemy, aby to zadanie wpisać do naszego budżetu w cyklu, co do realizacji w cyklu 3-letnim. To ten cykl 3-letni ma odzwierciedlenie oczywiście w naszej wieloletniej propozycji zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Jeśli chodzi o wydatkowane kwoty, to w tym roku byłaby to kwota łącznie z dofinansowaniem 519 780 zł, 2014, 2015 prawie równe kwoty do wydatkowania. Ten materiał jest, proszę Państwa, ta informacja jest na stronie 3, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę, tam gdzie mamy wydatki majątkowe. Jest dopisane zadanie budowa hali sportowej przy gimnazjum, liceum ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej. Tak jak powiedziałem, czas realizacji tego zadania lata 2013-2015 i w roku 2014 byłaby kwota do zrealizowania 1 993 753 zł, natomiast w roku 2015 o 1 złotówkę mniej. Mówimy, proszę Państwa, i mówię, zapisujemy i proponujemy zapisać kwoty, które wynikają z kosztorysu inwestorskiego. Gdyby dzisiaj była pozytywna decyzja Wysokiej Rady, o co bardzo proszę, ogłaszamy postępowanie przetargowe i dopiero to postępowanie wskaże nam, pokaże nam, jakie to są faktyczne kwoty, faktyczne koszty do poniesienia. Wówczas będziemy musieli dopasować oczywiście nasze plany, nasz harmonogram do tych kwot, które uzyskamy w postępowaniu przetargowym. Zadanie byłoby realizowane, odpowiedzialnym zadaniem za realizację tego zadania byłoby starostwo powiatowe. Mamy pozwolenie na budowę, mamy dokumentację pełną, bo inaczej pozwolenia by nie było. I proszę Państwa, nadarza się okazja do tego, żebyśmy na to zadanie otrzymali pieniądze. Co do celowości, potrzeby, konieczności budowy sali, hali gimnastycznej, hali sportowej przy gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, to myślę, że tutaj w tym gronie przekonywać się no nie ma potrzeby. Natomiast w imieniu zarządu bardzo proszę i wnoszę o to, aby Wysoka Rada podjęła stosowne uchwały. Proszę Państwa, jeśli chodzi o inne zmiany w budżecie, to tak jak powiedziałem, ostateczne rozliczenie projektu e-usługi dla mieszkańców powiatu to zwiększenie planu dochodów o kwotę 101 849 zł. Również przy tej okazji dzisiejszego spotkania proponujemy już dopasować kwoty naszego budżetu do ostatecznych kwot, które zostały potwierdzone przez ministra finansów i tak zmniejszyć plan dochodów o kwotę 157 406 zł, jeśli chodzi o ostateczną wysokość subwencji oświatowej. Zwiększyć plan dochodów o te 330 zł też
jeśli chodzi o subwencję równoważącą, zgodnie z informacją ministra finansów, zmniejszyć plan wydatków w domach pomocy społecznej o tę kwotę 68 400 zł, bo tę wysokość, tę kwotę otrzymaliśmy na zadania własne powiatu, a w budżecie zaplanowaliśmy, że zabezpieczyliśmy realizację tej kwoty z naszych środków, więc teraz jest możliwość wycofania tego oczywiście. No i tak jak powiedziałem, sprawa tego zadania i do dotacji ewentualnej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Proszę Państwa, tu maksymalne kwoty dofinansowania to jest do 33% z ostatnich decyzji, które mamy, z informacji minimalna wartość do dofinansowania to jest 15%. Oczywiście liczymy na to, że przy takim zadaniu to dofinansowanie będzie większe. I to tyle, jeśli chodzi, proszę Państwa, o zmiany proponowane przez zarząd do ewentualnego zatwierdzenia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Zarządu Powiatu wnoszę o dokonanie tych zmian, które pozwoliłem sobie Państwu przedstawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Starosto. Bardzo dobrze, że zarząd reaguje na te wszystkie informacje, na te zmiany, jeżeli chodzi o budżet i prognozę. Ministerstwo Sportu na ten 2013 rok podjęło nowe priorytety, nowe kryteria, jeżeli chodzi o program rozwoju bazy sportowej. Limit jest mały, bo tam na nowe inwestycje jest to 6 milionów. W związku z tym to, co Pan Starosta powiedział, że możemy liczyć na ten 1 000 000 złotych, to jest wariant bardzo optymistyczny oczywiście, ale no oczywiście realny. Natomiast w najbliższym czasie, we wtorek, zarząd województwa, ten plan wojewódzki na 2013-2014 przyjmie i możemy mieć nadzieję, że nam się uda. To tyle, ile chciałbym dopowiedzieć. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś w tym punkcie o coś spytać, dopytać, coś dopowiedzieć, to bardzo proszę. Nie widzę. Możemy chyba przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018? Proszę o podniesienie mandatu. Za, kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Pan radny, jeden głos, tutaj widzę, wstrzymujący się. No właśnie. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej powiatu miejskiego na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie mandatu. Pierwsza sprawa, doprecyzujmy, jeśli chodzi o działkę
o którą Pan pyta, to nie jest własność powiatu, tylko to jest własność Skarbu Państwa. W tej chwili jesteśmy na etapie prowadzenia postępowania, aby tę nieruchomość zbyć. Otóż procedura jest taka, że na zbycie nieruchomości, która jest w zasobach Skarbu Państwa, musi być wyrażona zgoda wojewody. My taką zgodę mieliśmy i ta zgoda była terminowa do końca roku 2012. Podejmowaliśmy, jak dobrze pamiętam, co najmniej dwukrotnie próbę sprzedaży tej działki. Nabywców nie było, ale na przełomie roku zgłosili się zainteresowani, którzy chcieliby to kupić. Czas na kolejne ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego niestety był bardzo krótki, było to niemożliwe do zrealizowania, więc weszliśmy w rok 2013 i tym zainteresowanym powiedzieliśmy, że będziemy ponawiać procedurę sprzedaży. Również skończył się niestety operat szacunkowy, który musimy zrobić. Więc żeby później pan radny zgłosił sprawę i zgłosił to również pan burmistrz Marcin Jakubowski. Żeby, proszę państwa, zachować reguły gry, to postępowanie musimy poprowadzić, bo teraz ja nie wiem, czy ci, którzy się zgłaszali, że są zainteresowani, będą w postępowaniu brać udział, ale my im powiedzieliśmy, że takie postępowanie będzie, więc to byłoby w tym momencie niedobre, gdybyśmy zmieniali reguły gry w trakcie gry. Jeżeli to postępowanie nie przyniesie efektów, to oczywiście możemy dalej rozmawiać, przy czym nawet przekazanie nieodpłatne będzie wymagało również tej procedury, elementu tej procedury, czyli wyrażenia zgody przez pana wojewodę. Ja nie będę tu stawiał żadnych przeszkód i to precyzyjnie się wyrażam, żeby było jasne. Jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia w postępowaniu przetargowym, kolejnego postępowania nie będę proponował, żeby ogłaszać. Krótko mówiąc, jako reprezentant Skarbu Państwa w tym momencie nie będę go ogłaszał. Natomiast jeżeli pan burmistrz będzie nadal tym zainteresowany, jeśli państwo będziecie zainteresowani, siadamy, rozmawiamy, prosimy pana wojewodę o wyrażenie zgody na przekazanie, na darowiznę. Proszę państwa, ta procedura jest od wielu lat określona przepisami. Musimy ją stosować i pieniądze, które ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa wpływają do Skarbu Państwa, tylko w części do nas wpływają. To nie są nasze dochody. My otrzymujemy 25%, ale reszta jest należy do Skarbu Państwa i stąd konieczna zgoda wojewody na odstąpienie od procedury przetargowej. Ja wspominałem o tym już kiedyś, ale powtórzę to. Jeśli chodzi o wspólną inwestycję pod tytułem budowa hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Budowlanej, sprawa jest w zawieszeniu. Ja odbyłem spotkanie, nie w tym roku, żeby było też jasne i precyzyjne, ale na początku tej kadencji to pewnie była być może połowa roku 2011. Z panem burmistrzem miasta i z panem wójtem, pytając ich o ewentualny ich udział, znaczy deklaracje co do udziału w realizacji tej inwestycji. Obydwaj panowie stwierdzili, że nie ma takich możliwości finansowych. Sprawa jest w zawieszeniu, ponieważ my sami tego zadania bez zewnętrznego, dużego wsparcia nie zrealizujemy. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy przygotowani do realizacji tego zadania od strony formalno-prawnej, natomiast przeszkodą są oczywiście środki finansowe. Powiem tak, jeżeli by była podtrzymana pewna koncepcja realizacji tego zadania w partnerstwie publiczno-prawnym, to ja państwu taką propozycję złożę, żebyśmy przystąpili do tego partnerstwa.
Dzisiaj trochę za wcześnie jest na ten temat mówić. W momencie, kiedy będę miał pewność na tak lub na nie, na pewno do Państwa z taką informacją na pewno wystąpię i przekażę ją. Jeżeli będzie propozycja na tak, to oczywiście też będę Państwa zachęcał, namawiał, żebyśmy to zrealizowali. Bo co do potrzeby znowu, też chyba się przekonywać nie trzeba w tym gronie, bo to jest ewidentnie, że potrzebna nam jest mimo poprawy tej bazy, bo ona, poprawa jest, no, Państwo sami dokładnie wiecie, no, wiedzą, nie tylko w samym mieście Mińsk Mazowiecki, ale w wielu miejscowościach gminnych, to jednak taka wspólna inwestycja, która by obejmowała i w jakiś sposób ułatwiała realizację zajęć w naszych szkołach, które są przybudowlane i pana dyrektora, pana radnego Grzegorza Wyszogrodzkiego, byłaby fajną rzeczą. Tamta potrzeba jest i gdyby się udało to zrealizować, to byłoby pięknie. Ale jeszcze raz podkreślam, sami z naszego budżetu tego nie będziemy w stanie zrobić, proszę Państwa, bo to są no, duże koszty. Musielibyśmy pewnie zamrozić wszystkie inne inwestycje, co w tej sytuacji, jakiej jesteśmy, jeśli chodzi o sprawy służby zdrowia, sprawy drogowe, no byłoby trudne do przyjęcia przez wielu z nas. Tyle w tej sprawie, panie radny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odpowiadając na interpelację pana Zbigniewa Grzysiaka, radnego burmistrza seniora, to w ten sposób, że ten temat omówimy na zarządzie i na Komisji Oświaty i myślę, że dla wszystkich nas to kształcenie zawodowe jest bardzo istotne. Również to kształcenie zawodowe dla dorosłych i myślę, że dobrze by było, żebyśmy na ten temat sobie chwilę poświęcili i porozmawiali. Myślę, że taką propozycję panu radnemu za chwilę przedstawimy, a również państwu wszystkim również zaprosimy na taką debatę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I to wszystkie odpowiedzi. Kolejnym punktem jest punkt sprawy różne i może zacznę od dwóch spraw. Pierwsza na tutaj zacytuję pismo skierowane do pana starosty w imieniu Komitetu Społecznego Obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mińsku Mazowieckim. Jest to podziękowanie w imieniu Społecznego Komitetu Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mińsku Mazowieckim. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za pana udział w otwarciu obchodów Dnia Pamięci oraz słowa skierowane do uczestników. Kieruję także komendantowi powiatowemu policji Norbertowi Kokoszce, który uczestniczył w obchodach. Podziękowania kieruję także do wicestarosty Krzysztofa Połowskiego, który w imieniu władz samorządowych wygłosił przemówienie podczas uroczystości apelu pamięci w dniu 3 marca oraz radnych Rady Powiatu, którzy przyjęli udział w obchodach. Społeczny Komitet Obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mińsku kieruje Dyrekcji Jednostek Oświatowych, nasz preliminator sprawuje powiat miński za aktywne uczestnictwo koncelebrowanej mszy świętej oraz apelu pamięci. Cieszę szerokie grono młodzieży oraz liczne poczty sztandarowe. Słowa wdzięczności kieruję także do przewodniczącego powiatowej rady kombatantów pana Tomasza Burnego. Dzięki jego pomocy w uroczystościach mogę wziąć udział w organizacji kombatanckiej z naszego terenu. Osobiste podziękowania kieruję również do pracowników Wydziału Oświaty i Promocji oraz Wydziału Organizacyjnego, dzięki czemu liczne grono mieszkańców powiatu mińskiego było poinformowane o uroczystościach. Poważanie w imieniu Komitetu Społecznego Michał Uros. Także dziękujemy. I jak widzicie Państwo, na stole moim naszym tutaj leżą liczne życzenia świąteczne. Może zacytuję tylko niektóre z nich, a więc moc najserdeczniejszych życzeń, zdrowia, radosnych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dymbusa. Życzą burmistrz Czasownicy Kałuszyna. Kolejne życzenia od
dole i władz samorządowych. Malinowa, pewnych spokoju, radości, świąt wielkanocnych. Od kolei władz samorządowych Sulejówka, podobnej treści już nie będę cytował. Niemniej jednak bardzo nam miło, że otrzymujemy od naszych zaprzyjaźnionych samorządowców życzenia. Od nas również takie życzenia poszły do wszystkich samorządów, do instytucji naszych, do szkół. Również gmina Jakubów przesyła nam życzenia. Kolejne to jest gmina Dębę Wielkie, to jest praktycznie wszystkie samorządy, Dom Pomocy Społecznej w Kątach, ale również i posłowie na Sejm, posłanka Stanisława Wrzątka, poseł Czesław Mroczek, a również następnie jeszcze burmistrz Halinowa osobiście i mamy parafię świętego Jana Chrzciciela. Także jest nam bardzo miło. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu własnym, w imieniu wiceprzewodniczących, w imieniu, czy Pan Starosta sam będzie chciał, w imieniu Starosty, Zarządu, życzę Państwu w związku ze zbliżającymi się tymi pięknymi polskim świętem Wielkiej Nocy, życzę Państwu wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, zdrowia, żeby się wszystko układało w życiu osobistym, w życiu zawodowym. Życzymy wszystkiego Państwu najlepszego. Kolejnym punktem jest punkt 10. Przyjęcie protokołu do sesji Rady Powiatu. Jeszcze. Bardzo proszę. Pan Radny Milewski. Dziękuję Panie Przewodniczący. Kochani, wielu z Was zostało podzarządzone. Wszyscy na tej sali zaproszenie związane z rekolekcjami. W imieniu księdza proboszcza Sędka, swoim, pana wiceprzewodniczący, tych osób, które zaprosiły księdza biskupa Marka Solarczyka do zajęcia się naszymi duszami. Serdecznie zapraszamy na Dzień Skupienia dla osób zatroskanych o życie publiczne. Oczywiście w sposób oczywisty jakoś ta grupa 300 radnych na terenie powiatu, radnych gminy, radnych powiatowych była tą, która jako pierwsza otrzymała zaproszenia, ale zapraszamy wszystkie Wasze rodziny i współpracowników. A jeżeli chodzi o święta, to każdemu życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w sprawach krótkich chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pan redaktor Piątkowski chce podziękować. Państwo Przewodniczący, Szanowni Państwo, ponieważ zakończyła się w niedzielę nasza 14. halówka, co słychać, a właściwie Mistrzostwa Ziemi Miejskiej w halowej piłce nożnej, taka jest oficjalna nazwa tego festiwalu piłkarskiego, powiedzmy sobie szczerze, zresztą udanego. Nie miałem okazji podziękować panu staroście za puchar, który ufundował podczas rozgrywek, więc czynię to teraz. Dziękuję tym radnym powiatu, którzy odwiedzili nas podczas halówki. No i oczywiście gratuluję z tej trybuny drużynom, które zwyciężyły. Otrzymał puchar pana starosty, otrzymał zawodnik Grospolu, zwycięzcy najlepszy, ten zresztą, który strzelił też najwięcej bramek. Panie starosto, bardzo panu serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że nasza współpraca nie ustanie i myślę, że inni radni również się włączą do tego dzieła. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Taki miły dzień dzisiaj. Same życzenia i podziękowania, jak widzimy. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie protokołu do 18. sesji Rady Powiatu Radzkiego. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie mandatu.
24, prawda? Kto jest przeciwny? Nie ma przeciwnych, kto się wstrzymał? Nie ma. Jednogłośnie w protokół został przyjęty. Zamykam obrady 19. sesji Rady Powiatu Lubelskiego. Dziękuję. Do widzenia. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.